W dzisiejszym odcinku trafiłem 3 nowe karty urodzinowe, odebrałem mojego pika za 15 urodzinowych swapów i zrobiłem pika z ikoną. Także jak widzicie, wydarzy się sporo. Mam nadzieję, że sporo będzie też łapek w górę pod tym filmem. Tym bardziej, że na 1500 lajków robimy sobie kolejną paczkę lub pika z ikoną, w zależności od tego, co wyjdzie. Więc jeżeli taki content lubisz, drogi widzu, to zjeżdżaj tam na dół i zostaw tą łapkę. Oprócz tego przypominam jeszcze wszystkim o tym, żebyście subskrybowali kanał, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów. Najlepsze coinsy do FUT23 kupisz tylko na supercoinsy.pl. Nadszedł czas na kolejną promocję, tym razem z okazji urodzin FUT. Z kodem urodziny zgarniecie 7% zniżki, a wszystkie zamówienia na 200k monet lub więcej otrzymają od supercoinsów specjalny bonus w postaci karty specjalnej wartej minimum 10% waszego zamówienia. Link w opisie. Polecam. Nowa, druga drużyna urodzinowa trafiła właśnie do paczek. Są nowe karty urodzinowe, są nowe urodzinowe ikony, a my mamy 25 paczek przygotowanych, żeby te karty trafić. Są paczki za 10-0 w kwali do FUT Champions, są nagrody za Division Rivals. To masz 3 paczki, 5x8, 4 plus SBC i wiele, wiele więcej. Także moi drodzy, no jak nie teraz mamy kartę urodzinową trafić, no to nie wiem kiedy. Dobra, i są ekrany od razu w pierwszej paczce, zobaczmy. Diokosza to 8-5, ej, fajnie. Okej, okay, ej, jest Walkout Informa w paczce 2x8-1+, to już jest W. Jak na taką paczuchę, Pulisic jest świetny. Dobra, kolejna paczka. Jest urodzinowy! Pierwsza karta z nowej urodzinowej drużyny. I co? Onana, czyli pewnie największy ścieg, jaki tylko jest możliwy do trafienia. Ale ja i tak się cieszę, bo zaczynamy dość szybko. No i też przecież ja otworzyłem paczkę 2x8-1+, to w słabej paczce ten Onana jest. I też Tekken, co za paczka 2x8-1+, come on! Kolejna paczka 2x8-1+, ale tu oddało. Moreno 8-5, ej, naprawdę fajną overallę nam dropią. Oho, ekrany. Brazio, SPD. Uuu, Casemiro z przeciętnej paczki. Ej, naprawdę dzisiaj ten drop jest jakiś podkręcony. Bez jaj. 2x8-4+ teraz. No jest walkout. Jest walkout, dobra. Na plus ta paczka. I mobile. 11x8-1+. No to tutaj, urodziny. Nie no, dobra, żartowałem. Chyba walkoutu nawet nie ma. No dobra, jest parecho. Średnia ta paczka. Wymienna paka za 50k. Walkout Informa. Wymiennego, co ważne, więc możemy go sprzedać. Ale to będzie tylko krunić. Ale dobra, 8-6 Inform, jakieś 15-20 koła będzie warty, nie? Teraz otwórzmy te paczki 5x8-4+, paki za 100, zostawmy sobie na koniec. Zaczynamy od Walkoutu Informa jedynie. To będzie Sabali. Okej, Miller Cross. To jest dobra paczka. No to go, 5x8-4+ znowu. Nie, no będzie walkout chyba, co? Oj tak, Tibo 90, piękny walkout. I kolejny win z paki 5x8-4+. To 3x sztuka, trzecia paczka 5x8-4+. Tutaj urodziny może, co? No nie, walkout Informa będzie, może ktoś ciekawy. No to będzie znowu ten ziomek z Senegalu, nie? Z Betisu. Ktoś jeszcze oprócz niego? Na was, nie, no też spoko. No i teraz, jeszcze 3 paki za 100k. Jedna wymienna, dwie nie. Zacznijmy sobie od tych untradable. Nie ma walkoutu? Na, waran, nie no, totalna lipa. Dobra, lecimy z kolejną niewymienną paczuszką za 100 tysięcy. Znowu urodzinowej nie ma i chyba znowu walkoutu nie ma. Nie no, tragedia te paczki po 100k, no. No i teraz, wymienna paczka za 100 tysięcy. Mamy wymienny walkout. No, też szału nie ma, nie oszukujmy się. Ale przynajmniej jest walkoutik, Bernardo Silva. Jest gwarancja 8-5+, także zobaczmy, co w paczce za 10 monet. Urodzinowa! Uwaga, uwaga, kto? No, Nana. Dobra, nie zdziwiłem się w ogóle, jak zobaczyłem flagę Kamerunu. No może być. Widzowie, dostaliśmy fajne karty. Fajny foderek. Teraz lecimy dokończyć ligę weekendową, potem odbieramy za nią nagrody, które miałem sobie dogrywać tylko do 11 winów, bo całe FUT Champions w tym tygodniu gram w piątek, a tu zrobiłem sobie 11-2 dość łatwo i stwierdziłem, to zagram do 14 winów. No to mam bilans 14-3, jeszcze jest szansa na trzecią rangę nawet, więc powalczymy o 16 winów. Skład wygląda tak w tym tygodniu, w puste miejsce, które mam w składzie. Testuję sobie wypożyczone karty, teraz gra wypożyczony puszkarz i Wenger jest bardzo przyjemny. Więc lecimy, moi drodzy, z 3 ostatnimi meczami i otwieramy nagrody. Dobra, pokaż, co masz w składzie, byczku. Oj, oj, gość ma nowego Desailly'ego już, co jest grane? Co, on przed chwilą jakiś opening zrobił i go trafił? I Bellingham, come on! To ty Bellingham, to jest największy szef szefów. Ale dawaj, do Jarzinho, świetna piłka, wypuścił Brazylijczyka na czystą pozycję. I Jarzinho strzela na 2-0 i to jest rage quit. Mamy 15-3 bilans? Tak jest! Jest rywal, rywal w meczu o 16 wina. Zobaczmy sobie 11 naszego przeciwnika. Czy to będzie 11 mocna, czy to będzie 11 na przykład po prostu średnia? Okej, jest zwykły Van Dijk, zwykły Haaland. Taki skład bym powiedział bardziej grudniowy niż kwietniowy, nie? O nie! Erling. Gol. Czyli on po swoje. I Ferenc. Let's go, 1-1. Pele. Oj, 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 pięknie, brawo, brawo, Brazylijczyk jest świetny, no. I wracamy do normy, remis. Bellingham, świetnie, i puszkasz. Tak jest.
Kurczę, tak chciał mieć tego puszkasza urodzinowego na stałe, a nie tego wypożyczonego. Hele, Lothar. Bellingham. Bellingham! Ohoho! To ty Bellingham! Puszkasz do Kyliana, chyba bez spalonego, co? I Kylian. Bellingham. 5-2. No i ładnie, dobry mecz zagraliśmy i nagrodą będzie trzecia ranga. Czyli 16 winów, bardzo fajnie. Tylko trochę szkoda przegranych spotkań w sumie. Bo dwa mecze z tych trzech, jakie mamy w porażkach, przegrałem pokarnych. Dogrywałem to Foot Champions w piątek, a w piątek podobno ciężko się gra. Szczerze, jakoś tego w ogóle nie czułem. Podbieramy sobie te nagrody, bardzo przyjemnie wyglądają. Ale żeby to jeszcze lepiej wyglądało, to przechodzimy do zadań, bo uwaga, tutaj czekają na nas dodatkowe nagrody. Jedziemy, zaczynamy od pików czerwonych. Teoretycznie nawet niezłe karty w tym Team of the Week są, bo jest Ronaldo, jest Valverde, jest Son. My zaczynamy od Krunicia. Kolejny pik czerwony i uwaga, uwaga, czy będzie ktoś z tych kart, które wymieniłem? Na razie nie. No i teraz jakiś overall 8-8+, może? Uwaga, uwaga! Felkryk. Piki mocno średnie, umówmy się, ale tutaj, tutaj czyhają na nas karty urodzinowe, a może i nawet urodzinowe ikony. Kto wie, przekonajmy się. Pierwszy pik 8-4+, inform Lukaku, bardzo fajnie. Lecimy dalej, utrzymajmy tą pasę podobną do Lukaku chociaż, co? Ojejku, no gorzej być nie mogło. Kolejne 8-4+, i bez urodzin po raz kolejny. I ostatnia szansa na to, żeby ten pik okazał się pikiem urodzinowym. Jest Kimmich tylko, no jest też inform Sagara, ale jest Kimmich, ja sobie wezmę Niemca pod foder. No to teraz zajrzyjmy do paczek i zaróbmy sporo srebrników. Na początku paczka, którą dostaliśmy za ukończenie jednego ze składów na ikonę. I też jest bardzo pozytywna, bo 8-5 overall Gerard Moreno jest naprawdę spoko. Teraz bym otworzył dwie paczki za 50k, bo stawiam, że tutaj nic nie będzie. Leci pierwsza. Stoi tylko ekrany, prawda? Mhm. Lecimy z kolejną paką za 50 tysięcy. Co tym razem? Tym razem chyba się nic nie zmienia i znowu ekrany, tak? O mamo, jeszcze gorzej, bo 8-3 tylko. To teraz paczki Team of the Week. Kurde, jakby dali Valverde, Ronaldo albo Sona gdzieś. Byłoby świetnie. A tutaj mamy Kalinicia, tak? Czy jak mu tam jest? Krunicia. Dobrze, czy coś jeszcze oprócz niego wysoko ocenionego? No tak średnio. Okej, może w tej pasce z informami będzie lepiej. Anglia, hello. Chilwell 8-5, no dobra. Teraz paczka dwóch rzadkich piłkarzy 8-5+ i paczka Ultimate. Najpierw polećmy z tą paczuszką, którą dostaliśmy typowo za FC. I uwaga, nie ma karty urodzinowej, jaj. Jest Włoch na ESIO, nie no, tragedia. Jeżeli chodzi o paczki za Foot Champions, nic co by się wybijało ponad przeciętniznę. No i dwa razy 8-5+, może tu coś na pocieszenie. To jest walkout, ale to jest walkout zwykłej karty, nie urodzinowej. Niemcy SPO, Tomek Miller. A zatem przechodzimy do jednej z ciekawszych rzeczy, jakie się dzisiaj wydarzą. Pik za 15 swapów, w którym mamy do trafienia karty RTTF, bohaterów Foot Fantasy, Fantasy Foot oraz karty z drużyny urodzinowej numer 1. I pewnie wielu z was powie, że lepiej byłoby wziąć sobie paczki 2 razy 20 razy 84+, ale moi drodzy, ja tym razem wolę wziąć coś innego, bo zawsze brałem te paczki z foderami, także zrobimy sobie eksperyment i zobaczymy, co wyleci nam z tego pika, także ja przepalam 15 swapów i to otwieramy. Otwiera się! Czy to wszystko jest dobrze zasłonięte? Powinno być dobrze. Okej, ale wystają nam dwie karty RTTF. A teraz sobie zobaczmy, co tu mamy, jakie statystyki. No i moi drodzy, to jest, uwaga, Raspadori. Zobaczmy, co tutaj jest, bo znamy rodzaj karty. I czy to będzie Atal? Nie, to nie jest Atal. Felipe Anderson, tak? Tak jest. Pod jedynką czuję, że będzie ktoś dobry. Zobaczmy, jaki rodzaj karty. Urodzinowa, no dobra, pierwsze staty. 90 podań, 84 fizyczność. Zapowiada się nieźle. 81 strzał, 83 obrony. I ostatnie staty. 80 tempo, 85 dribbling. Kurczę, nie mam pojęcia, kto to jest. Koke. Nie oszukujmy się, Koke nie jest szczytem marzeń. Dobra, jest karta Fantasy Foot. Idziemy dalej, pierwsze statystyki. Ajajaj. Ten początek mi się definitywnie, zdecydowanie nie podoba. Ale dobra, zobaczmy następne staty. 7-6 strzały, 7-6 obrony. To nie może być nikt dobry, no nie. To, co teraz się dzieje, nazwałbym lekkimi tarapatami. Ostatnia karta, która może to uratować. Rodzaj? Urodzinowa. Oj, nie mam dobrych przeczuć. 8-2 podań, 8-8 fizyczność, 8-6 obrona. Emerson. Skusiłem się na tego pika, bo ostatnim razem, jak były jakieś swapy z 2 miesiące temu, to też był taki pik za 15 swapów do wzięcia i widziałem, że tam ludziom dropiło naprawdę nieźle, więc stwierdziłem, że kiedy tylko następny raz będą takie swapy, to ja też tego pika wezmę, jeżeli znowu takiego dadzą. No i wziąłem, no i mam teraz takie karty. Ja sobie biorę Raspadoriego, wiem, że to jest duplikat, ale ja sobie go zaraz przepalę na ikonę. No i mamy pika z ikoną, zrobionego totalnie za darmo. Ostatnio, jak otwierałem tego pika, było tak sobie, także dzisiaj po prostu musi być dobrze. No to otwieramy. Pik już leci oczywiście standardowo. Robimy go sobie z odsłanianiem. Na pierwszy ogień leci środek, więc przekonajmy się. Co tutaj mamy? Pierwsze statystyki. No sprawiają, że to nadal może być dobra karta. 92 strzały. Dobra, to może być bardzo dobra karta. Ale kurczę, kto? Kto to jest?
8-3 tempa. Zostawiam, że to jakaś perełka z Holandii. Van Persie. To jedynka. Trójkę zostawiamy na koniec. Jakie staty na początek? O nie, bramkarz, bramkarz. No dlaczego? Schmeichel. Ojeja. Zabawmy się i weźmy sobie tą ikonę w ciemno. No dwie są beznadziejne, więc trzecia musi być czymś potężnym. I w tym momencie, żeby zbytnio nie przedłużać, od razu zacząłem przeszukiwanie klubu od najlepszych możliwych narodowości, ale niestety nie znalazłem tam naszej ikony i wiedząc, że nic dobrego nie mogę już trafić, przeszukałem po prostu cały klub, sortując karty od najnowszych. Schmeichel 9-2! Naprawdę dał mi dwóch Schmeicheli! No i jeszcze na otarcie US paczka z gwarantowanym żetonem i z gwarantowaną jedną kartą 86+. Na kartę urodzinową to my tu mamy 8% zaledwie, więc fajerwerków się nie spodziewamy. Ale po żetonie i po kartę 86+ to my to otworzymy. Jest urodzinowa, proszę bardzo, kto? Dania, czyli tylko Kier. Kurde no. Ej, ale to jest dobra paczka, 87, 28, 5. Podsumowując, mimo otworzenia tylu paczek, tego pika za słapy, pika z ikoną, nie trafiliśmy absolutnie nic potężnego. Jak to możliwe? Nie wiem, ale jeżeli wy macie niedosyt, jeżeli chodzi o jakieś potężne trafy po tym odcinku, to koniecznie sprawdzajcie mój ostatni pack and play z devem, bo tam trafiliśmy urodzinową ikonę wartą 4 miliony monet. Link tutaj i w opisie.